prosimy o chwilę skupienia. Jak już zaznaczyliśmy, znajdujemy się w lesie. Nagle słyszymy... Ej, trzymajcie, chłopcy! Policja! Bałamut? Pisze wyraźnie przed użyciem wstrząsnąć. Ten medal to właśnie za taniec. Tam go dostałem za tango. Ciubaj! Proszę pana, niech pan mi pokaże swoje muskuły. Ale ja nie wiem, proszę, czy to konieczne jest, panie dyrektorze. Jeżeli pan dyrektor już tak konieczny, to proszę. Świetne, wspaniałe, dobre. Panie, świetne. Ja nie. Widział ja kiedy takie bicepsy? Nie powiem. Dla młodzieży dozwolone. Witam państwa serdecznie w Iluzjonie. Rozpoczynamy dzisiaj wieloodcinkową opowieść o jednym z naszych najpopularniejszych i najlepszych przed- i powojennych aktorów, przede wszystkim filmowych, choć z równie wielkim powodzeniem występował on w kabaretach, no i na innych estradach. A swoje narodziny Adolf Dymsza opisał tak w rozpoczętych, ale niestety nieukończonych pamiętnikach. Teofilu, tyle razy prosiłem o spokój. Nie jestem taka ważna szyszka, żeby pamiętać, w którym roku wstąpiłem na tron. Na pewno dzień abdykacji będzie wam znany. Jedna data jest murowana. 7 kwietnia. W tym dniu bocian mnie przyniósł, a tak rąbnął w dom przy ulicy Zakroczyńskiej 7, że aż mama się obudziła i przerażona powiedziała: jeszcze jeden łobuz przybył z Starówce. Ale jak ty na imię? Jak mi na imię? A niech pani zgadnie. Czy ja wiem? Może Wacuś? Stasiu? Wacuś, tak. Jaka pani mądra, od razu pani zgadła. Jak babcie, kocham Wacuś. Był rok 1900. Jego ojciec, też zresztą Adolf, był kolejarzem. Mama, Matylda, zajmowała się domem. Adolf junior po ukończeniu gimnazjum absolwował znaną i cenioną szkołę handlową Wawelberga w Warszawie. To musi być dobry gagatek ten Wacuś. Chyba nie za bardzo interesował go handel, zarządzanie, finanse i temu podobne, bo już jako 18-latek pojawił się w teatrze. Wykonywał różne funkcje, od inspicjenta po aktora. I to wcale nie wesołka, ale amanta. No, trudno to sobie wyobrazić, ale tak było. Już, Piściuniu! Góra! Łatwiej to, że w 1920 roku ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył w 21 Pułku Piechoty. Po demobilizacji zajął się już wyłącznie występami na scenie. W takich kabaretach jak Cyganeria, Banda, Cyrulik Warszawski i Kwi Pro Quo. No dziad, grać! Brak elementarnego wychowania połączone z chamstwem. De rura! Przestań się mądrzyć! Miał 24 lata, kiedy po raz pierwszy stanął przed kamerą. Film nosił fascynujący tytuł: Miłość przez ogień i krew. Kopia filmu nie zachowała się, ale z relacji wiemy, że bohaterami wydarzeń historycznych byli Piłsudski, Witos i Lenin. Zaś bohaterem wydarzeń fikcyjnych bezręki muzyk inwalida, który chce zabić niewierną dziewczynę i swego rywala, ale w ostatnim momencie przekonuje się, że jego prawdziwym przeznaczeniem jest siostra sanitariuszka. Natomiast Adolf Dymsza, który grał tu maszynistę teatralnego, Wojtusia Grzędę, opisał
swój występ w tym filmie tak. Miałem przemawiać na poligonie do 200 żołnierzy. Chodziło o to, żeby ich rozśmieszyć jakimś zabawnym powiedzonkiem. Nic nie przychodziło mi do głowy, więc żeby wreszcie zaczęli się śmiać, zacząłem mówić różne nieprzyzwoite słowa. Film był przecież niemy, więc z ekranu nie było tego słychać. Ale osiągnąłem to, że żołnierze ryczeli ze śmiechu. Scena została nakręcona. Film Miłość przez ogień i krew nie stał się przebojem, a Dymsza nie został pasowany na wybitnego aktora filmowego. No, na razie. Za to na scenie śmieszył, tumanił, przestraszał. Ujda! Granda! Co więcej, tu w roku 1929 znalazł żonę, tancerkę Zofię Olechnowicz, należącą do znanego baletu Tacjany Wysockiej. Tu, jak pisano, zawiązała się jego bodaj największa przyjaźń z takim samym Wesołkiem i kawalarzem Julianem Tuimem. Sam Dymsza tak wspominał. Był to wielki poeta i wspaniały autor. Jak tylko miał czas dla oderwania się od poezji, wpadał do teatru, za kulisy. Tu się dopiero zaczynało. W większości wypadków z tych naszych kawałów powstawały wspaniałe utwory. Panie Bobek, niech no pan idzie zapowiedzieć mistrzunia. Pozycję Adolfa Dymszy na scenie, stosunek do niego kolegów, artystów, atmosferę tych kabaretów, teatrzyków oddaje cytowana w znakomitej książce Dariusza Michalskiego Powróćmy jak za dawnych lat zapowiedź Fryderyka Jaroszego przed występem Adolfa Dymszy. No i nasz kochany Fryderyk Jarosz jako mistrz piknik. Człowiek, proszę państwa, jest wynalazkiem Boga. Ale Bóg zapomniał opatentować ten wynalazek. I byle kto naśladuje go, kontynuując tę produkcję. W ten sposób przyszedł na świat Adolf Dymsza. Śpiewa, tańczy, gra na wszystkich instrumentach. Na niektórych źle, na innych bardzo źle. A jedynym marzeniem jego jest, żeby go nie wygwizdano. Nie ma obawy, panie Dymsza. Publiczność nie może gwizdać, kiedy ziewa. Tyle Fryderyk Jarosz. Fenomenalny talent. Primavera. Wracam do filmu. Następne role ekranowe Adolfa Dymszy ograniczały się do tak zwanego drugiego planu. W 1926 roku mignął w filmie Czerwony Błazen, rozgrywającym się w środowisku stołecznego kabaretu. W filmie antycarskim sztabskapitan Gubaniew grał pośrednią rolę ordynansa. Podobnie, choć w ciekawym pod wieloma względami filmie adaptacji powieści Gabrieli Zapolskiej Policmeister Tagiejew z 1929 roku odtwarzał obok Eugeniusza Bodo postać policjanta. W adaptacji tejże Gabrieli Zapolskiej, Moralność pani Dulskiej, pojawił się na ekranie tylko jako rewirowy. Sam film zapisał się jednak w historii kina polskiego, ponieważ uważany jest za pierwszy polski film dźwiękowy, z dźwiękiem zapisywanym jeszcze wówczas na płytach gramofonowych. Jego premiera odbyła się 29 marca 1930 roku. Kilka miesięcy później wszedł na ekrany film
w którym Adolf Dymsza zagrał już większą rolę. Można uznać, że od tego momentu Dymsza zaistniał na ekranie. Film ten był również adaptacją, tym razem noweli Henryka Sienkiewicza, Janko Muzyka. Do tej noweli dopisano jednak ciąg dalszy. Janko nie umiera, lecz dostaje się do domu poprawczego, z którego po pewnym czasie ucieka. Dociera do miasta i tu poznaje i zaprzyjaźnia się z podobnymi do niego chłopakami. Z tym, że oni mają trochę więcej życiowego sprytu, zaś Janek więcej talentu i szczęścia, bo zakochuje się w nim równie urodziwa, co świetna śpiewaczka. Ale nas interesuje Dymsza jako Florek z wyraźnymi już cechami przyszłego Dotka. Są one widoczne również w zrealizowanym w tym samym 1930 roku filmie Niebezpieczny romans, adaptacji głośnej, no przed laty, sensacyjno-kryminalnej, romansowej powieści Andrzeja Struga, Fortuna kasjera Śpiewankiewicza. Adolf Dymsza gra tu jeszcze rolę drugoplanową, ale już w swoim typie. Na ekranie jest adoratorem służącej głównej bohaterki, a tę służącą gra Dymszy koleżanka z kabaretowych scen, Zula Pogorzelska. Może warto w tym miejscu przytoczyć, no bo czasy się zmieniają przecież, wspomnienia Adolfa Dymszy o pracy na planie w latach 20. Kiedy zacząłem grać w kinie, wszystko było inaczej. Wszystkie filmy były wtedy króciuteńkie, wszystkie role małe. Zdarzało się, że grałem bez scenariusza, po prostu improwizowałem. Pewnego razu nie dostarczono nam scenariusza na czas i zaczęliśmy kręcić na ryzyko reżysera. Wreszcie zjawił się autor. Był jednak zupełnie zadowolony z naszej pracy. Proszę pani, diabeł! Wprowadzenie dźwięku było dla Adolfa Dymszy błogosławieństwem i otwarciem prawdziwie wielkiej kariery i popularności. Po prostu dlatego, że jego komizm polegał w znacznej mierze na słowie mówionym i śpiewanym. Bo ja jestem genialny, ma coś co głowie, ma coś co mnie widzą, ale coś. Filmy posypały się jak z rękawa. Tę wesołą serię komediową rozpoczyna komedia żołnierska Ułani, ułani, chłopcy malowani z 1932 roku. Prasa pisała: Dymsza i Krukowski jako ofermy ułańskie udają ułanów i zalecają się do Helci, służącej burmistrzostwa, królowej piękności miasta Grajdołka. Helka, Zula Pogorzelska, przyczynia się do schwytania dwóch złodziejaszków, których przyprowadza do ula, mierząc w nich łokciową kiełbasą. Tyle streszczenie, ale opinie nie były entuzjastyczne. Wprawdzie jedni uważali, że ofermy ułańskie stanowią nowe słowo w panteonie komediowym, inni jednak, że Adolf Dymsza zanadto szarżuje. Zaledwie po kilku miesiącach weszła na ekrany następna komedia – 100 metrów miłości. No, tym razem było trochę lepiej. Tu Adolf Dymsza, już jako Dodek, jest samorodnym talentem sportowym, który po wielu trudach i znojach wygrywa bieg na 100 metrów. Co więcej, zdobywa serce wymarzonej, pięknej modystki. Znowu Zula Pogorzelska. Recenzenci podkreślali bezpretensjonalność aktorstwa Dymszy i jego beztroski humor, szczególnie wtedy, kiedy śpiewał, jak i wówczas, gdy tańczył swoje czaklinady albo gdy parodiuje wyczyny sportowe.
Co jest? Do kogo? Pani Biała Lilio z nad Mokrej Bali. Panie Rozcipięta, za takie słowa to można żelazkiem po wdzie oberwać. Jazda, wynocha! A ja zapraszam Państwa teraz do obejrzenia filmu z Adolfem Dybszą pod tytułem Romeo i Julcia z 1932 roku. Jest to typowa dla tamtego okresu komedia. Adolf Dymsza występuje tu w dwóch rolach. Jako pracownik biura matrymonialnego i jako bogata Amerykanka. Nie wiesz mężczyźnie, bo to zbierek maczany w truciznie. Przed wojną przyszło Dymszy jeszcze nie raz, jak to się dawniej mówiło, robić za dwóch. Życzę Państwu dobrej zabawy i zapraszam na następny seans w Iluzjonie.